Tak. Do kuchni, to się przejmę. Na szybkości szybka przewika, co zły na co dzień. Górniczki to przed treningiem. Dzisiaj nagramy taki krótki vlog. Jest około 700 gram kurczoka. Czyli to jest plus minus 150 gram białka. To już w ogóle mi wystarczy, jeśli chodzi o białko. Ale ono się jeszcze pojawia w takim liczbie jak pieczywo. Nie traktuję go jako pełnowartościowe białko, ale tam zawsze wliczam. Taka jedna bułka do 250 gram kurczaka, dzielę to na trzy porcje takie główne, czyli śniadanie, przedtreningowy i ostatni posiłek, to te właśnie zwykły kurczak i bułka. Czyli jem trzy bułki i 700 gram kurczaka i między tymi posiłkami znajdują się takie pomocnicze posiłki w zależności od tego, jaka jest aktywność w ciągu dnia, czy to są węglowodany, jeśli jest duża aktywność, no albo jeśli aktywności w ogóle nie ma, to czasem nawet nie ma tych posiłków i jem tylko to, plus dwie odżywki białkowe i to spaję. Dobra, chodź, ale Rokiego posłuchamy, wydupcamy. No siemaneczko, szybko przewika o suplach. Nie wypierdol się, Maria. Ustawiłem takie suple, które zazwyczaj na co dzień tankuję, czyli witaminki, omega, witamina D3, witamina C, to są podstawy, czyli one są cały czas w mojej diecie, to czy kurwa melanż, czy sylwester, czy kokainowy bal, nic się nie zmienia, one cały czas są w mojej suplementacji. Okresowo kreatyna, 4 tygodnie on, 4 tygodnie off, żeby organizm się za bardzo nie przyzwyczaił. Białko, nie traktuję tego absolutnie jako suplement, tylko po prostu jako zwykłe żarcie, czyli nie wykręcam tego białka, brakuje mi tego kurczaka, brakuje mi tego białego sera, robię sobie szejka białkowego, łapsko oczywiście wtedy rośnie. No i cynk, witamina B6, żeby po prostu zawsze miał, żeby miał zawsze twardą pałę po wstaniu. Czyli tak, na regenerację. Na regenerację oczywiście chodzi mi po prostu o lepszą produkcję testosteronu. To, że erekcja jest po prostu jego tylko finalną częścią. No to byłoby na tyle. Trzymajcie się. No. Kameruje się już, kurwa? Już się kameruje. Jak się kameruje, no to popierdolimy se, drodzy, na siłkę. Lecimy tutaj z Xaverem moim podopiecznym, tak, którego motywuje. Ja robię dzisiaj cardio niestety, czyli taki nudziarz ze mnie, godzinę pedałowania. Lubię robić cardio, więc nie wiem po co te hejty, że ludzie kręcą cardio, że niby to jest męczące. Jak ktoś lubi kręcić cardio, lubi sobie opierdolić to 200-300 kalorii więcej w ciągu dnia, to nie wiem co w tym jest takiego złego. No widać, jaka łapa ulana. A, bo ulało, bo się najadłem, ale za 37 dni, koleżko, wychodzę na scenę i jak zatańczę, kurwa, biodrami, się kurwa skończy. No. Ale co najważniejsze. Suplementację, tak? Pracuję sklepy z suplementami i tutaj niektóre osoby mogą powiedzieć, że ja będę jakby reklamował jakąś linię suplementacyjną albo bym propsował inne, odradzał inne. A stary, jestem ekspertem, bo ja nie mam żadnych kursów suplementacyjnych, bo to kurwa nic nie daje. Ja stary, no ja zjadłem wszystkie suple, stary. Ja się nacierałem, kurwa, BCA, stary. Ja zwijałem wszystko. Kąpałeś, a zażyłeś dzisiaj kąpieli? Codziennie się kopił PCA, stary. No, powiedz mi, Filipie. Moi fani. No? No, to twoi fani idą. Ej, a powiedz mi, Filipie, jak to po tych suplach jest z dupaką? Staje czy nie bardzo? Staje! Wiesz, miało tak, że łażę i non-stop stoi. Non-stop. O kurde. Non-stop. Nie, żartuję. Nie, suplementy są absolutnie zdrowe. One wszystkie są wyrabiane z jakichś tam... wyrabiane, to raczej wyrobić to sobie można, kurwa, zły nawyk. No tak. Na przykład niektórzy mają zły nawyk. Dziubania po ryju im potem mają syfy. już pocieram. Konkurencja, popatrzcie. O póki zamknięte. Tutaj straszne oplujce pracują. Tak, tutaj chłopaki bez formy. Tak. Tak. To się wytnie. To się wytnie. Wchodzimy na platynę. No i co? Widzicie ten sklep? To jest najlepszy sklep z suplementami, tam ja się cały czas suplementuję. To jest to taki ulany i kurwa i mam pysz na mordzie. Dobra, chodźmy, z tego. Tak wygląda, kurwa, ulana świnia. Przyznaję się, to jest wstyd. Nogi, kurwa, jak u kaczki, kurwa. Nogi to chujowe jak zawsze, bo przecież ty nie robisz nogi. No ja nie robię nogi, bo nogi są dla pedałów, nie dojdzie na rowerze. Jestem ulaną szmatą 37 dni przed Warszawą i pokażę wam, jak z takiej ulanej, kurwa, świni zrobić zgrabnego chłopaka męskiego. Kurwy syn.
bardziej dobrze. O.